Witam Państwa. Pokażę dzisiaj Państwu, jak wybierać zdjęcia do zrobienia z nich portretów, w tym krzyżykowym, oraz jak zrobić wzór ze zdjęcia, wzór portretowy. Może Państwa mylić ten obrazek, który Państwo widzą teraz na ekranie, ponieważ ja jestem tylko narratorem, a Pani tutaj będzie nam ilustrowała różne rzeczy. Na początek powiem, jak rozpoznać, czy z danego zdjęcia wyjdzie dobry wzór, czy mniej dobry. Najlepiej w ogóle spróbować, przetworzyć go w programie i wtedy będzie widać, ale najlepsze wzory wychodzą ze zdjęć wyraźnych i z kolorami niezniekształconymi. I może powiem taką regułkę, która nie zawsze musi być prawdziwa, nie zawsze musi się spełniać, ale może stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań, że zdjęcie wtedy będzie wyraźne, jeżeli widać u danej osoby rzęsy. Jest to mały element, jeżeli go dostrzeżemy, to znaczy, że jest to zdjęcie wyraźne. No, taką granicę sobie przyjąłem. Powiększymy twarz tej pani. Zobaczymy, że nie widać rzęs, widać obrys rzęs, ale pojedynczych włosków nie. To zdjęcie nie należy do najwyraźniejszych i nie najlepiej by wyszło, ponieważ nos zlewa się z otaczającą skórą. To znaczy, że tu, gdzie jest nos i skóra obok, to jest właściwie jeden ten sam kolor. W tym miejscu widzimy lekkie przyciemnienie, które będzie widoczne na hafcie krzyżykowym. Także z tej strony, no i drobne przyciemnienia w okolicy dziurek w nosie. Ale to nie jest ideał, którego poszukujemy, ponieważ haft krzyżykowy bardzo lubi być kontrastowym, wyraźnym. To nie jest dobre zdjęcie do tego, żeby zrobić z niego haft krzyżykowy. Z kolei ta pani prezentuje się już dużo lepiej. Nie chodzi o jej urodę, ale o to, że już możemy dostrzec u niej poszczególne włosy rzęsów, kolor oczu. To zdjęcie można uznać za wyraźne. Było co prawda robione raz, że w otoczeniu zieleni, aparaty wtedy trochę inaczej dobierają kolory, jeżeli nie mają bieli w kadrze. I na dodatek jeszcze twarz pani jest trochę prześwietlona, czyli w tym miejscu, gdzie jest bardzo jasno, prawdopodobnie wyjdzie kolor biały. No i nie wiadomo, gdzie tutaj jest bardziej wypukłe, mniej wypukłe. Wszystko to ginie w jednej barwie. Z kolei ta pani, powiększymy, widać rzęsy, widać poszczególne włosy. Skóra jest w miarę naturalna, chociaż na nosie można zauważyć, że jest przez opalenie bardziej fioletowy. Często ludzie są zdziwieni, czemu wychodzą kolory fioletowe po przetworzeniu przez program. Powiększymy fragment nosa. Taki, powiedzmy, właśnie lekko fioletowawy. Nie jest to do końca naturalny kolor skóry. No ale przeskoczyliśmy do następnego zdjęcia. Ale powiedzmy, że z tego zdjęcia, to jest zdjęcie bardzo wyraźne, z którego można by próbować zrobić haft krzyżykowy. To zdjęcie to jest tak na granicy, ponieważ powiększymy fragmencik. Włoski poszczególne niby widać, ale one są już takie zamglone. Wydaje się, że jest to granica wyraźności, której nie powinniśmy przekraczać w dół. To znaczy nie mieć zdjęć mniejszych, bardziej zamglonych, bo czasami na przykład zdjęcia są poruszone. Ta pani na początku też niewyraźnie wynikała z tego, że zdjęcie było poruszone. Ona się ruszała głową w trakcie robienia zdjęcia. No to powiedzmy takie minimum, do którego powinniśmy dążyć. Jeżeli mamy kilka zdjęć do wyboru, to wybrać takie, które jest wyraźniejsze niż to. Kolor skóry też troszeczkę przyczerwieniony miejscami, no ale to można skorygować w jakimś programie graficznym. No, ale ta pani to już jest bardzo kolorowa, bardzo fioletowa, bardzo pomarańczowa. Oczy oczywiście dosyć niewyraźne. Z takiego zdjęcia można zrobić haft. Nie mówię, że on będzie tragiczny. Zawsze jakiś wyjdzie, na pewno będzie widać postać, ale nie będzie
takim, z którego wyjdzie haft bardzo dobry. Podobnie ta pani, jeżeli powiększymy jej oko, to nie dostrzeżemy poszczególnych włosków w rzęsach, chociaż akurat oczy to nie są jeszcze najgorsze. Bardziej tutaj złe jest to, że połowa jej twarzy jest prześwietlona. Też wyjdzie biała plama w tym miejscu, bez zarysów. Porównajmy z prawą stroną. Widać, że po cieniowaniu kształt policzka. Z lewej strony, jakbyśmy zasłonili prawą stronę, nie wiemy, jaki jest kształt policzka, gdzie jest wypukłość, gdzie wklęsłość. Wszystkie szczegóły są zatracone przez to, że jest to zdjęcie prześwietlone. No i doszliśmy do zdjęcia, które zechcemy przerobić w następnych częściach. Zdjęcie jest dobrej jakości. Widać włoski w rzęsach. I to, co też poprawi haft, to to, że na przykład nos jest wyraźnie oddzielony od skóry, przynajmniej od dołu. Lekko widoczne bruzdy z boku, wyraźne usta, wyraźne oczy. No a cała reszta to niestety to będzie także plama, lekko cieniowana, ale kształtów nie możemy się spodziewać. To jakby załatwi nasza wyobraźnia, że widząc wzór będziemy wyobrażali sobie i będziemy przekonani, że ma jakiś kształt, ale jeżeli weźmiemy to kolorystycznie, to to jest po prostu płaszczyzna o jakiejś barwie, lekko cieniowana, także w stronę boku głowy jest przyciemniona z jednej i z drugiej strony. W następnej części przejdziemy już do przetwarzania zdjęcia na wzór haftu.